Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj będzie materiał, który na pierwszy rzut oka napawa optymizmem, bowiem pani Angela Merkel, kanclerz Niemiec, osoba, która jest w dużej części odpowiedzialna za dzisiejszy bajzel na terenie Europy, głównie Europy Zachodniej, związany z tak zwanymi imigrantami, zaczyna się zachowywać, jakby wreszcie właściwie interpretowała problem i jakby wreszcie zaczynała właściwie działać. Pani Angela Merkel była ostatnio na naradzie w Centrum Antyterrorystycznym w Berlinie, oczywiście w Niemczech, i tam była uprzejma powiedzieć kilka zdań, które no brzmią tak, tak prawdziwie brzmią, bowiem Angela Merkel powiedziała, że Niemcy mają do czynienia z sytuacją krytyczną i ostrzegała przed islamskimi radykałami. No, to wygląda naprawdę tak, że wow, Niemcy się budzą, Niemcy zaczynają wreszcie tak się zachowywać no, tak jak trzeba, w zasadzie to trochę tak jak Orban. Orban ostatnio też coś mówił o złagodzeniu polityki wobec Niemiec, że może się dogadali, może Orban przestanie trollować panią Angelę, a pani Angela wreszcie przestanie udawać, że białe jest różowe, a różowe jest w kropki bordo, nie? No bo już taka totalna abstrakcja. Aż to nie wierzyłem, do tego stopnia nie wierzyłem, że znalazłem artykuł na ten temat na Onecie. No jak wiadomo, Onet należy do korporacji Axel Springer. Axel Springer to medium niemieckie, czyli nie wierzę w to, że medium niemieckie mówi coś, nie wiem, na przykład co im PiS kazał, a co Niemcy nie pozwolili. W związku z tym w opisie właśnie jako źródło macie taki wyjątkowo króciutki i bardzo skomentowany w ogóle artykuł właśnie na Onecie, tylko po to, żeby nie było, że ja coś kłamię. Rzeczywiście nawet Niemcy o tym napisali i na pierwszy rzut oka no to tam wygląda super. Oczywiście pani Angela zieje optymizmem. Mówi, że oni na pewno wspólnymi siłami dadzą sobie radę i będzie dobrze i super i genialnie i tak ostrzega i przestrzega i w zasadzie tak zapowiada, że będzie cała rozprawa z tym problemem. No i w zasadzie to poza tym, że to wieje hipokryzją na kilometr, bo to trochę tak, jakby wrzucić stado ludzi do wody z mostu zrzucić, a później zgrywać bohatera i mówić, mamy do czynienia z sytuacją krytyczną, w rzece jest pełno ludzi, spadli z mostu, ktoś ich zrzucił i ja teraz będę ich ratować. Czyli pani Angela w zasadzie tak jak komuniści zwykli będzie rozwiązywała problem, który w dużej mierze sama stworzyła. Przypominam, że to ona zaprosiła tutaj tych imigrantów i ona wymuszała na pozostałych krajach, żeby w sposób niekontrolowany tutaj tych imigrantów wpuszczali bez praktycznie jakiejkolwiek właściwej weryfikacji. Dość powiedzieć, że wpuszczano tutaj nawet ludzi bez jakichkolwiek dokumentów. Na ten temat już przecież cała masa plociuchów i komentatorów była. No to po prostu przejrzyjcie sobie playlistę, zwłaszcza playlistę komentator. I co tu jest jeszcze takie bardzo mocno ciekawe? Ciekawe jest to, że już niestety, jak się człowiek tak głębiej w to wszystko wejdzie w to, to nie jest tylko hipokryzja, ale to jest również takie mydlenie oczu i mam wrażenie, że to jest trochę tak, jak w takim serialu Zmiennicy było, Za komuny leciał, bardzo dobry serial, i tam było coś takiego, że był jakiś napad na jakiegoś taksówkarza i dyspozytor szukał dupochronu, mówiąc krótko, i zadzwonił sobie do naczelnik. Naczelnik nie było, więc on poprosił, żeby powiedziano, żeby do szybko do niego dzwonić w sprawie niecierpiącej zwłoki. I on to zrobił po to, że jak tego kierowcę nieszczęsnego bandyta zabije, to on będzie miał świadka, że robił w tej sprawie wszystko, żeby się skontaktować. Mam wrażenie, że tak samo jest z panią Angelą Merkel. Dlaczego? Po pierwsze, wszyscy, którzy zdroworozsądkowo myślą, wiedzą, że Niemcy mają gigantyczny problem, że to nie jest tylko problem 2, 3, 4 czy nawet 10 organizacji terrorystycznych, które trzeba zidentyfikować i po prostu aresztować i wsadzić do pierdla, tylko oni tam mają problem z tym, że wpuścili na swój teren ponad 1 000 000 ludzi, z których nie mają pojęcia, kim jest znaczna część tych ludzi, nie mają pojęcia, co robi, nie mają pojęcia, jakie mają nastawienie względem Niemiec, względem ludności niemieckiej
I bardzo możliwe, że oni będą im za przeproszeniem dymić, a co najważniejsze, nie bardzo wiedzą, gdzie są. No po prostu wpuścili sobie dobrze ponad milion ludzi na zasadzie takiej, dobra, rób ta co chce, ta, tutaj macie mieszkanie, tu macie hotel, ale w zasadzie to przecież nikt was nie będzie kontrolował. I to jest ich najważniejszy problem, pomijając ten problem, który mają troszeczkę wcześniej związany z wcześniejszą trochę nie do końca odpowiednią polityką, powiedziałbym, gościnności, ale tamta polityka, no to powiedzmy, że w skali od 1 do 10 to był problem na 2 na 10. Tak? A ten problem to jest tak na 8 na 10, 9 na 10, bardziej już się nie da. W związku z tym, żeby teraz ten problem rozwiązać, to potrzebne byłoby niesamowite zmobilizowanie narodu. A tego zmobilizowania narodu nie ma. Mówiąc krótko, pogadałem z moimi widzami oraz przyjaciółmi, którzy mieszkają w Niemczech i w Niemczech tym tematem ich nie grzeje. Żeby zmienić mentalność społeczną z mentalności pod tytułem wszystko jest dobrze, witajcie imigranci jesteście kochani, na pewno nie zrobicie nam nic złego, nie stanowicie żadnego zagrożenia, chodźcie tutaj bez jakiejkolwiek kontroli, do sytuacji pod tytułem niekontrolowany napływ imigrantów naraził nas na to, że mamy w tej chwili do czynienia z sytuacją krytyczną i musimy coś z tym zrobić, no to trzeba tym Niemcom, cholera, o 180 stopni zmienić myślenie. Oczywiście jest duża liczba Niemców, którzy myślą normalnie, nawet wychodzą na ulicę, nawet protestują, prawda? Natomiast no, duża część Niemców jest ogłupiona rakiem poprawności politycznej i oni albo nie umieją myśleć racjonalnie, albo się boją racjonalnie myśleć. I teraz trzeba przeprowadzić bardzo duży proces medialny, żeby to odkręcić. Natomiast w Niemczech nikt tym tematem nie grzeje. Natomiast nawet na tym artykule na Onecie znajdziecie co prawda tylko dosłownie dwa zdania o tym, ale nawet Onet, przypominam, Onet należy do korporacji Axel Springer jest niemiecki, czyli niemieckie medium na pewno nie będzie mówiło nic źle o pani Angeli Merkel. I na pewno nie będzie działał no, na niekorzyść właściciela, prawda? Niemcy są patriotami, nawet patriotami gospodarczymi. Niemcy kupują niemieckie powtórki, programy. O co chodzi? Chodzi o to, że we wtorek była bardzo poważna akcja antyterrorystyczna w Niemczech. To była akcja policji berlińskiej. Wpadli po prostu razem z drzwiami do kilkunastu mieszkań i to jest w ramach śledztwa przeciwko islamistom podejrzewanym o brutalne pobicia i planowanie zabójstw. Czyli tam już po prostu, no jakby to ładnie powiedzieć, no zlikwidowali milicję. Milicję muzułmańską, bo chyba tak to trzeba nazwać, bo jeżeli są grupy, które napadają na ludzi i ich biją oraz planowali zabójstwa, w tym sensie, że raczej już wyroki na tle tego, co oni robią, prawda? No to wygląda na to, że to już jest groźnie, że to już są organizacje paramilitarne, to przed czym wielu ludzi ostrzegało, że na wiosnę może nam grozić to, że ulice zaczną powoli spływać krwią. I to nie krwią ofiar terrorystów, tylko krwią ofiar paramilitarnych takich oddziałów. No bo w końcu tych bojowników państwa islamskiego tutaj przebyło kilka do kilkunastu, niektórzy mówią nawet kilkudziesięciu tysięcy. Oni mogą sformować całkiem poważne oddziały, zwłaszcza, że mogą wykorzystywać taktykę rodem ze Stanów Zjednoczonych, na przykład zielone berety podobno. Ich jednym z głównych zadań jest coś takiego, że Green Beret wchodzi w jakiś teren i uczy miejscowych, którzy są przeciwko tym, z którym Ameryka walczy, żeby tworzył właśnie jakieś takie quasi-partyzanckie oddziały, prawda? No to tutaj taki bojownik państwa islamskiego wchodzi na przykład do islamistycznej dzielnicy, do której miejscowa policja boi się wejść, do której biali boją się wejść, znaczy Arabowie to też biali, przepraszam, do której nie muzułmanie boją się wejść, do której kobiety bez chusty boją się wejść i tak dalej, i tak dalej. I tam szuka ludzi, którzy są skłonni mordować w imię Allaha, prawda? W związku z tym no, robi się naprawdę nieciekawie w tym momencie. I to jest takie właśnie taka zasłona dymna. Cały czas nie zostało powiedziane, jak jest, w związku z tym cały czas nie ma dobrej diagnozy, a jak nie ma dobrej diagnozy, to nie ma szansy na wyleczenie, bo to jest tak jak u lekarza. Jeżeli lekarz nie wie, co ci jest lub nie chce przyznać, że wie, co ci jest i cię leczy na nie tą chorobę, którą masz, no to cię nie wyleczy, prawda? Czasem przypadkiem jest szansa, ale generalnie cię nie wyleczy, prawda? Zwłaszcza jeżeli cię leczy na mniejszą chorobę, a ty masz większą. No, jeżeli ktoś będzie cię leczył na anginę, to nie wyleczy ci raka, tak? No,
proste. A tutaj mamy do czynienia właśnie też tak z chorobą. Z chorobą, która cały czas będę podkreślał, wlewa jad, wlewa nienawiść w serca młodych ludzi i wlewa ją tak mocno i tak głęboko, że ci młodzi ludzie są skłonni mordować, myśląc, że ich Bóg to pochwala i że ich Bóg cieszy się, jeśli zamordują ileś niewinnych ludzi. No. I to z tym jadem powinniśmy walczyć, bo te organizacje terrorystyczne, które się tworzą, są skutkiem tego jadu. Jeżeli nie wyeliminujemy jadu, jeżeli nie wyeliminujemy tej skrajnej ideologii, która właśnie to czyni z młodych ludzi, no to nie ma szans. No to zlikwidujemy jedną grupę terrorystyczną, powstanie 10, 20 następnych, bo to ten jad je tworzy. Tak? Tyle. A w związku z tym, żeby mieć szansę, lecz najpierw trzeba zdiagnozować problem, tak? I żeby zdiagnozować ten problem, no to najpierw trzeba, problem nie jest nazwany po imieniu. Skoro problem nie jest nazwany po imieniu, nie mamy szans na właściwą diagnozę, nie mamy zatem również szansy na właściwe leczenie. Po drugie, problem nie może być nazwany po imieniu, czyli właściwa diagnoza nie może być postawiona przez poprawność polityczną, która zabrania nam powiedzieć, jak jest, prawda? I to jest, przyrównam to do epidemii, tak? Gdyby poprawność polityczna obowiązywała w przypadku epidemii, na przykład nie moglibyśmy powiedzieć, że siedliskiem choroby są, nie wiem, rudzi ludzie razem, którzy jednocześnie są niepiegowaci, prawda? No i powiedzmy, że jest jakaś choroba, która sprawia, że roznoszą ją ludzie rudzi i niepiegowaci. Dwie cechy jednocześnie, sami nie chorują, ale ją roznoszą. W związku z tym poprawność polityczna nie pozwala nam tak powiedzieć, bo to by było niby jakaś stygmatyzacja ludzi rudych, jednocześnie niepiegowatych. W związku z tym nie moglibyśmy tą chorobą walczyć, ponieważ my byśmy tylko tak twierdzili nagle, że jakoś magicznie tutaj się pojawiło ognisko choroby. No to tych wszystkich zarażonych trzeba poddać leczeniu. Ale rudy jednocześnie niepiegowaty nie miałby oznak chorobowych, w związku z tym nie poddawany byłby leczeniu, w związku z tym chodziłby sobie tak po mieście i kolejne grupy zarazy rozsiewał, prawda? A przez poprawność polityczną nie można by było powiedzieć wszystkich rudych i jednocześnie niepiegowatych wziąć na leczenie i sprawić, żeby przestali rozsiewać zarazki. Tak samo jest właśnie tutaj z osobami, bo nie oszukujmy się, to konkretne osoby, konkretne organizacje, bardzo często bardzo wysoko postawione, na przykład w kręgach rządowych pewnych krajów, leją jad w umysły młodych ludzi. Leją, bo go wierzą, leją dla własnych pieniędzy, z różnych powodów. Ale problemem są właśnie, na samej górze są ci wszyscy, którzy dają pieniądze na lanie tego jadu. I tutaj właśnie islam jest narzędziem, tak? Narzędziem, żeby go tak zinterpretować, żeby można było ten jad lać. To jest wyjątkowo niefajne. Bez po prostu poprawności politycznej nie można powiedzieć, że to ten i ten leje jad. Coś tam po zamachach terrorystycznych w Paryżu miało być robione, że miały być zamykane konkretne meczety, w których konkretni duchowni muzułmańscy leją jad, prawda? Ale zdaje się, że to nic z tego nie wyszło. W każdym razie media tego w żaden sposób nie nagłaśniały. Dupa, tak? No i tak, bez tego nie można rozpocząć właściwych działań, prawda? No bo tyle, tak? W zasadzie to my wiemy, co nam jest, ale poprawność polityczna nie pozwala nam podziałać, tak? Jakie są właściwe działania? Pierwsze, najważniejsze działanie to skończyć z poprawnością polityczną. Teraz ludzie I zobaczcie, co się zmieni. W tej chwili mamy taką sytuację, że ludzie boją się mówić, że koło nich mieszka ktoś, kto zachowuje się jak potencjalny terrorysta, ponieważ poprawność polityczna sprawia, że taki whistleblower, czyli ktoś, kto ostrzega, mógłby być uznany za rasistę, ksenofoba, osobę nietolerancyjną i spadłoby na niego niesamowite negatywne odium, ponieważ poprawność polityczna zakłada, że zły może być tylko człowiek tradycyjnie biały, katolik i heteroseksualista. I to jest właśnie złe, bo w poprawności politycznej u zarań było to, że pewne grupy, pewne mniejszości były dyskryminowane, były gniecione, były pomiatane i to było złe.
tak nie wolno było robić i do dzisiaj tak nie wolno robić, ale my mamy teraz przegięcie w drugą stronę i uważamy na przykład, że homoseksualista nie może być osobą złą. No nie. A co jeśli homoseksualista jest osobą złą? To co? Pozwolimy mu czynić zło, bo nie możemy powiedzieć, że homoseksualista jest złym? O to chodzi, tak? To homoseksualista może być tak samo osobą złą jak heteroseksualista. Nawet bym powiedział, że zakładanie, że homoseksualista nie jest zdolny do robienia czegoś złego, jest właśnie takie dyskryminujące, tak? No bo co, oni są jacyś niezdolni, gorsi, upośledzeni, nie mogą wykazywać na przykład agresji? To już jest właśnie takie trochę, nie, powiedziałbym, szowinistyczne, rasistowsko-ksenofobiczne, cholera wie jakie, tak? Druga rzecz. Więcej powiedziałem wcześniej o poprawności politycznej od po prostu jadu, tak? Jadu. Trzeba zlokalizować całe ścieżki lania się tego jadu, gdzie powiedzmy sobie też wprost, czoł same góry tych organizacji, które leją jad, znajdują się poza granicami Europy. W tej chwili oczywiście w Europie są pośrednicy, są komórki. Ostatnio była taka wpadka jednego z naganiaczy islamistycznej organizacji, który ludzi na Facebooku i na Twitterze namawiał. O tej wpadce będzie dużo, dużo więcej. On tam sobie wysyłał jakieś zdjęcia i tam trochę mu nie wyszło. O tym chętnie opowiem w innym komentatorze, takim bardziej w dzień luźnym, może właśnie w długi weekend. Natomiast chodzi o to, że on znajdował się w Londynie, prawda? No i właśnie może najpierw powiedzmy sobie wprost, nie bójmy się, kto na świecie wspiera organizacje islamistyczne, kto je popiera, kto daje na nie pieniądze i nie bójmy się, nawet jeżeli to jest jakiś minister, nawet jeżeli to jest członek jakiejś rodziny arystokratycznej, tak to ładnie nazwijmy, to powiedzmy to wprost i powiedzmy jako świat, że albo musisz się zmienić, albo ten kraj musi wydać tego człowieka, no albo w imię tego, żeby no, nie damy się zasadzić od środka, no i szykujmy się do odpowiedzenia adekwatnego, tak? Bo mówi się, że w tej chwili jesteśmy w stanie wojny hybrydowej z terroryzmem. No to jeżeli jesteśmy w stanie wojny hybrydowej z terroryzmem, to ci terroryści są jakby takimi hybrydowymi sabotażystami. W związku z tym ten, kto szkoli tych sabotażystów, finansuje tych sabotażystów, no to dopuszcza się aktów wojny wobec nas i powinniśmy adekwatnie odpowiedzieć, prawda? Później powinniśmy tych wszystkich ludzi, którzy są już przerzuceni na teren Europy lub online działają na terenie Europy, zidentyfikować i unieszkodliwić, tak? Tutaj wszystko jedno, jak to zrobimy. Moim zdaniem powinno się próbować ich ująć i chociażby przesłuchać, żeby się dowiedzieć, jak działają. No i na końcu dotrzeć oczywiście do wszystkich ludzi, którzy niestety są już zalani przez tą nienawiść i niestety już mają tak wyprane mózgi, że uważają, że mordowanie w imię Boga jest czymś naturalnym. No i im albo trzeba bardzo, bardzo długą jakąś psychoterapię zafundować, żeby być 100% pewny, 120%, że oni już nic nie zrobią, a jeżeli się nie da, jeśli będzie chociaż jeden promil podejrzeń, że w nich ta nienawiść siedzi tak daleko, no to niestety muszą być odizolowani od społeczeństwa. I w tym wypadku trzeba należy się tylko zastanowić, czy odizolowani od społeczeństwa europejskiego poprzez wydalenie z granic Europy i dbanie o to, by nigdy już tu nie mogli wrócić, czy powinni trafić do więzienia. Druga rzecz. Powinniśmy zacząć pomagać uchodźcom, a nie wyręczać, to znaczy tak, jak już, jak to się ładnie mówi, po tym jak pierwsza rzecz, co powinniśmy zrobić, to zidentyfikować i wydalić z terenu Europy, nie tylko Niemiec, ale całej Europy, wszystkie osoby, które przedostały się do Europy niezgodnie z naszymi zasadami. Dlaczego z terenu całej Europy? Ponieważ w momencie, w którym mamy strefę Schengen i mamy taki swobodny przepływ ludzi, to po prostu jakby Niemcy zaczynali tych ludzi identyfikować i tych, którzy się znajdują tutaj niezgodnie z naszymi zasadami, wydalać, no i by sobie uciekli do Austrii, Szwecji, może nawet Polski, prawda? W związku z tym to musi być akcja w całej Europie. Akcja, która naprawi skutki błędów, które mają miejsce od
No od ponad roku, tak? Czyli, że przybywają na teren Europy ludzie, o których nic nie wiemy, tak? Ponieważ masowo twierdzą, że zgubili paszporty i jedynie na podstawie oświadczenia, kim są, niemieckie władze uznawały, tak, mówisz, że jesteś Ahmed, to jesteś Ahmed. A co z tego, że jesteś na przykład Abdul, a Abdul był poszukiwanym terrorystą, prawda? Jedno i drugie tyle z tego, prawda? Także w tym momencie oczywiście takie rzeczy, to tak zwane badania jakby przesiewowe, powinno się robić na granicy. Przyjeżdża taki, nazwijmy to, kuterek. No i dobrze, ty jesteś uchodźcą, tobie rzeczywiście rozwaliło dom, ty rzeczywiście jesteś matką z dziećmi, ty rzeczywiście potrzebujesz pomocy, bardzo proszę na prawą stronę, za chwilę będziemy ci pomagać. O tym, jak pomagać, to już był vlog, jak pomagać uchodźcom, moim zdaniem się powinno, jeszcze będzie trochę tutaj uzupełnienia. Ty jesteś tylko niestety imigrantem, w związku z tym z tobą musimy porozmawiać, czy nam się opłaca ciebie wpuścić, ponieważ tobie nie jesteśmy nic winni, ty chcesz tylko poprawić swój status bytowy, w związku z tym, no sorry, ale nie jesteśmy instytucją charytatywną. Przez tysiące lat budowaliśmy dobrobyt naszego kontynentu. Cieszymy się, że ci się bardziej podoba. Cieszymy ci się, że nasza kultura ci się podoba bardziej niż twoja, więc chcesz w niej mieszkać, ale to teraz my musimy zdecydować, czy my też chcemy, czy ty jesteś w stanie nam dać wystarczająco dużo od siebie, żeby nam się opłacało. No i oczywiście zidentyfikować tak zwanych uchodźców, imigrantów socjalnych, czyli pasożytów, którzy będą chcieli tylko na nas pracować. Do widzenia. No i oczywiście potencjalnych terrorystów, którzy od razu procedura karna, tak to się ładnie nazywa, prawda? Jeżeli ktoś gdzieś tam mordował ludzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie abstrahuję tutaj od kwestii formalno-karnych, tak? Niemniej jednak, jeżeli ktoś jest na przykład mordercą i w innym kraju popełnił morderstwo, dlaczego mamy go puścić wolno, prawda? A dla mnie ktoś, kto na przykład podżyna gardła jakimś ludziom, jest mordercą. I tyle. Nawet jeżeli mówi, że to robi w stronę jakiejś religii. Także, ponieważ to nie zostało zrobione, a to był psi obowiązek Greków, żeby to zrobić, później Węgrów, a na końcu Niemiec, którzy tylko wymuszali, żeby tego nie robić, to niestety teraz trzeba zidentyfikować wszystkich ludzi, którzy dostali się tutaj na teren Europy, i kazać im udowodnić, kim są. Możesz udowodnić, że jesteś uchodźcą, super, do programu pomagania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Także tyle, to jest praca gigantyczna, bo w momencie, w którym można było postawić, nie wiem, jakąś bramkę na plaży, prawda, i sorry, nie przejdziecie, jeśli się nie zidentyfikujecie, to było proste. Teraz ci ludzie rozeszli się po całej Europie, teraz to będzie gigantyczna praca do wykonania, ale konieczna do wykonania. Mamy już dobrze ponad milion ludzi, których nie wiemy skąd są, nie wiemy skąd przyszli, nie wiemy nic o nich, poza tym, że to są młodzi mężczyźni w wieku poborowym. Czyli możemy się domyślać, że jest coś bardzo, bardzo nie tak. Dalej. Zacząć pomagać uchodźcom, a nie wyręczać ich we wszystkim. W tym momencie, jeżeli zaczniemy wywalać wszystkich poza uchodźcami, bardzo mocno się zwęży ten strumień ludzi, którzy do nas przychodzi, tak? Bo już będą przychodzić tylko uchodźcy. Druga rzecz. Jeżeli będziemy tym ludziom pomagać, a nie wyręczać ich, to ten strumień zwiększy się jeszcze bardziej, bo będą przychodzić do nas tylko ci, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy, tak? Bo czasem jest w ten sposób, że ktoś rzeczywiście pochodzi z kraju ogarniętego wojną, ale całkiem dobrze mu się tam żyje. I on tutaj przychodzi tylko na łaskawy chleb, który nie nazywa słowem łaskawym, tylko chlebem, który mu się należy, jak psu zupa. I po prostu przychodzi wykorzystywać fakt, że my uchodźcom nie pomagamy. My uchodźców we wszystkich wyręczamy. My uchodźcom dajemy mieszkanie, my uchodźcom dajemy pieniądze, my mieszkańcom dajemy ubrania, ba, w niektórych co bardziej świętoszkowatych krajach uchodźcy dostają służbę, a niektórzy jeszcze mają do tego tak horrendalne wymagania, że na przykład żądają, żeby móc w obozie dla uchodźców kopulować sobie z paniami, ponieważ mają bardzo opuchnięte jądra od spermy, bo już od kilku dni nie uprawiali seksu, prawda? No, to jest po prostu, to są wakacje, to są darmowe wakacje all inclusive. W momencie, w którym, obejrzyjcie sobie vlogi, na początku był najbardziej hardkorowe, najbardziej bezczelne żądanie imigrantów. Tego jest masa, tak? I teraz, co warto powiedzieć? W momencie, w którym zaczniemy tym uchodźcom pomagać, mówię tylko o uchodźcach, bo wszystkim innym nie należy w ogóle pomagać, tylko co najwyżej się zastanowić, czy jak się jest uchodźca
jeśli jest imigrant, ten niesocjalny, tylko taki, kto chce poprawić sobie po prostu status społeczny, chce pracować, to trzeba się zastanowić, czy my chcemy, żeby on pracował. I tyle. Czy on nam jest potrzebny, czy on może coś nam dać. Ale teraz mówimy o uchodźcach. Uchodźcom trzeba zacząć pomagać. Pomoc polega na tym, że pozwalamy mu pracować i pozwalamy mu u nas mieszkać i pomagamy mu na start w znalezieniu pracy i pomagamy mu na start w znalezieniu lokum, tak? I tyle. I w tym momencie, no sorry, taki uchodźca, jeżeli będzie musiał wykonywać jakąś pracę poniżej swoich kwalifikacji albo będzie musiał ciężko pracować, no trudno. Przypominam, tutaj warto powiedzieć, iż nam Polakom na przykład bardzo mocno się wypomina, że my w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej byliśmy uchodźcami. Zgadza się, byliśmy prawdziwymi uchodźcami, bo Niemcy bardzo mocno mordowali Polaków i stalinowcy, Polacy, no, generalnie komuniści też bardzo mocno mordowali Polaków, tak? W związku z tym bardzo duża liczba Polaków uciekała, na przykład do Wielkiej Brytanii i tam były takie sytuacje, że na przykład nasz generał pracował na magazynie, jako magazynier, jako zwykły robor, bo niestety nie udało mu się znaleźć pracy adekwatnej do jego poziomu wykształcenia, był zwykłym roborem. Nam, Polakom, Wielka Brytania nic nie dawała. Podobno były takie sytuacje, że nawet kazali rządowi naszemu na uchodźcy płacić za pewne rzeczy tym złotem i tymi innymi kosztownościami, które się udało nam po prostu wywieźć z Polski przed II wojną światową, czy na samym początku II wojny światowej. Także nikt nam nic nie dał. W związku z tym, skoro my Europejczycy nic nie daliśmy, nie dostaliśmy od innych Europejczyków, gdzie oni byli nam dużo bardziej winni, bo ponieważ na przykład Wielka Brytania miała z nami po prostu miała z nami pakt i był obowiązek, żeby oni nam pomogli militarnie. Nie pomogli, więc mogli się chociaż zająć naszymi uchodźcami. Nie zajęli, mieli to w dupie. Kazali pracować, jak sobie nie radzisz, to umieraj, tak? Nawet z głodu. Jest ciężko. To dlaczego teraz tutaj jacyś inni mieliby mieć lepiej? Ja uważam, że powinni mieć dużo lepiej. Jestem na tyle spoko, że uważam, że powinni mieć lepiej. Powinno się im pomóc w znalezieniu mieszkania, pomóc w znalezieniu pracy i niech pracują. Nawet więcej, jestem w stanie dopuścić coś takiego, że jakieś podstawowe prace oferuje im państwo w zamian za podstawową płacę, tak? W Niemczech jest, w Berlinie na przykład podobno jest potrzebnych bardzo dużo pracowników do takich podstawowych prac. Niech ją wykonują. I wtedy się okaże, kto rzeczywiście ucieka przed wojną. Bo człowiek, który ucieka przed wojną, to jeżeli będzie miał, ktoś postawi przed nim takie coś, słuchaj, będziesz uczciwie pracował, pewnie ciężko, ale uczciwie, dostaniesz za to uczciwą zapłatę, za uczciwą zapłatę będzie cię stać utrzymać rodzinę i łącznie z mieszkaniem, z ubraniem, z jedzeniem, ze wszystkim, bo w Niemczech jest dobrobyt. W Niemczech pracując na kasie w McDonaldzie bez problemu utrzymasz rodzinę. No to ktoś, kto ucieka rzeczywiście z kraju ogarniętego wojną, to rzeczywiście się bał, że go za chwilę zabiją, to będzie za to bardzo wdzięczny. I tylko tych ludzi, którzy i w ten sposób rozpoznamy prawdziwych uchodźców, prawda? Teraz dalej. Zacząć wymagać od uchodźców okazywania wdzięczności i chęci dopasowania się. I to jest bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, na przykład w Polsce mamy całą masę imigrantów. I to imigrantów ekonomicznych, ludzi, którzy przyjechali do Polski po to, żeby poprawić swój byt. Ba, mamy już czasem trzecie pokolenie, w sensie, że przyjechali dziadkowie, urodzili tutaj, albo przyjechali dziadkowie z małymi dziećmi, teraz te małe dzieci podrosły, urodziły dzieci i te dzieci teraz już są w wieku takich 20 paru lat. To są stuprocentowi Polacy, do tego stopnia, że ja ostatnio miałem do czynienia trochę z drugim i trzecim pokoleniem imigrantów z różnych środowisk, na przykład środowisk hiszpańskich, ze środowisk wietnamskich, z różnych, naprawdę różnych. No oczywiście w środowiskach wietnamskich, no to po urodzie można było poznać, że jest to środowisko azjatyckie, ale tylko tyle. Wspaniała znajomość języka polskiego. Perfekt polski. Zupełnie tak jak my. Po prostu żadnych problemów. Perfekt znajomość kultury polskiej. Perfekt znajomość historii. To stuprocentowi Polacy. Po prostu.
Ktoś kocha ten kraj, ktoś zna historię tego kraju, zna język tego kraju i czuje się Polakiem. Bo to jest najważniejsze w byciu Polakiem. Czuć się Polakiem. Czasem niektórzy mówią, że zdanie na przykład Polska do Polaków to jest wyjątkowo złe, bo co na przykład z imigrantami? Ja się odcinam trochę od tego hasła Polska dla Polaków, ono mi się nie podoba. Niemniej jednak dla mnie stwierdzenie, że imigrant, który tutaj przyjechał i się czuje Polakiem i dostał obywatelstwo i on kocha ten kraj, chce być tym Polakiem, to nie jest Polakiem. No, naprawdę jest. A powiem szczerze, czasem można się nie zorientować. Naprawdę, jakbym nie spytał, że słuchaj, wyjeżdżasz do dziadków, czy tam do rodziców na Wielkanoc i nie usłyszą, no nie, bo oni są w Hiszpanii, wiesz, tam się urodzili. O kurde! No tak, ja jestem dzieciakiem imigrantów z Hiszpanii. O kurde! Normalnie nie kapnąłbym się. Naprawdę bym się, to znaczy nie kapnąłem się. I to jest prawdziwy imigrant. I to jest naprawdę ubogacenie kulturowe. No ci ludzie przynoszą ze sobą inną kulturę, którą się chętnie dzielą. Ci ludzie przynoszą ze swoje potrawy, swoje zwyczaje, często swoje ubiór. Często naprawdę to jest w ten sposób, że jak się coś dokłada do tego za przeproszeniem kotła, to wychodzi z czegoś coś piękniejszego, tak? I tak powinno być. Tylko naprawdę powinniśmy od tych imigrantów wymagać wdzięczności. I w tym momencie, gdy oni będą pracować, gdy oni będą kochać w tym wypadku te Niemcy i będą chcieli stać się Niemcami, nie będzie żadnych problemów. Zobaczcie, że wszelkie problemy związane z mniejszościami są wtedy, gdy mamy getta. W Paryżu na przedmieściach mamy getta, w Brukseli mamy jakieś dzielnice muzułmańskie, etnickie, w Niemczech bardzo często niestety mamy tureckie getta. Takie, one są bardzo na wysokim poziomie, ale to są w sensie zamknięte dzielnice, na przykład w Bonn. Bardzo, i to byłem naprawdę kilka lat temu i rzeczywiście tam są autentyczne tureckie dzielnice, w których czujesz się bardzo obco, w których się na ciebie bardzo dziwnie patrzą, mimo że Turcy to nie są ludzie, którzy, no nie słyszałem, żeby Turcy podkładali bomby, czy byli agresywni, prawda? Znaczy Turcja, jeśli już, a nie Turcy. To jest zasadnicza różnica i jest inaczej. Powinniśmy wymagać mieszania się, bo w momencie, w którym nie wymagamy tego mieszania, to nie mamy wdzięczności, tylko mamy kolonizację i tworzenie takich osad, które tylko pęcznieją i lewactwo nam mówi, że pomysłem na rozwiązanie tego problemu jest dokładanie więcej pieniędzy, bo jak oni będą bogatsi, to będzie lepiej. No nie. Jak będziemy dokładać więcej pieniędzy, to jeszcze mniej się będą integrować, bo jeszcze mniej będą musieli pracować, jeszcze więcej dostaną za darmo, więc będą mieli jeszcze więcej czasu na pielęgnowanie swojej odmienności. To jest tyle. I jeszcze trzeci punkt, bo w ten sposób można rozwiązać problem, powiedzmy, cofnięcie skutków negatywnych ostatniego roku. Oczywiście trzeba jeszcze, to jest najważniejsze, tak? Czyli trzeba zahamować rozwój tego problemu. To jest tak jak z oszczędzaniem. Jeżeli przychodzi ci komornik i musisz zaoszczędzić jakieś pieniądze, żeby temu komornikowi spłacić, żeby ci nie zajął mieszkania, no to najpierw przestajesz się zadłużać dalej. Także tutaj oczywiste jest, to pominąłem, bo uznałem, że to jest oczywiste, trzeba po prostu zatamować dalszy napływ ludzi, którzy nie mają prawa tutaj przebywać. Czyli mówiąc krótko, tylko i wyłącznie uchodźcy i tylko wyłącznie tacy, którzy okażą wdzięczność i tylko tacy, którzy uważam, że to jest normalne, że w tym kraju przychodzą do pracy, żeby zapracować na swoje utrzymanie, a nie, że my ich będziemy utrzymywać. Natomiast jeszcze ewentualnie można się zastanowić nad zrobieniem czegoś, co będzie bardzo trudne, ale ja to sobie nawet zapisałem to zdanie, że trzeba by rozważyć adekwatne zachowanie Niemiec wobec mniejszości tureckiej do tego, jak Turcja traktuje mniejszości u siebie. Tak zwana wzajemność w prawie międzynarodowym. Generalnie chodzi o to, że Turcy w Niemczech mają bardzo daleko idące prawa, natomiast no, Turcja sama to tak... No, jest coraz bardziej nacjonalistyczna, tak? I tak jak wiele razy byłem w Turcji i wiele razy... Ja do dzisiaj Turcję bardzo lubię, to uważam, że to jest bardzo fajny kraj, że o Turkach też nie będę złych rzeczy mówił.
bo zawsze uważałem, że ta ich nacjonalizm jest taki fajny, że to jest taka duma narodowa, że tam w zasadzie Turcy byli tolerancyjni pod warunkiem, że tam się nie zrobiło jakichś podstawowych błędów, tak? Natomiast człowiek, który nie jest kawałem chama, tych błędów nie robił, tak? Spróbowałeś znieważyć ich flagę, masz straszne problemy. Spróbowałeś znieważyć Atatürka, masz jeszcze większe problemy, a to jest normalne. To my w Europie jesteśmy nienormalni, pozwalamy znieważać nasze flagi, pozwalamy znieważać nasz hymn i pozwalamy znieważać naszych bohaterów, tak? Na przykład Piłsudskiego. Piłsudskiego można nie lubić, ale gdyby nie Piłsudski, nie byłoby Polski po prostu, tyle. To on ją wywalczył, tak? On i jego legiony. Że oni się zachowują normalnie i może należałoby się zacząć wymagać od mniejszości tureckiej, żeby się adekwatnie zachowywała na terenie Niemiec. Tak mi się powiedziało, prawda? Poddaję to pod rozwagę. Oczywiście tyle. Oczywiście nie mówię tutaj, żeby coś tych Turków uciskać, bo dlaczego? Raczej, żeby może wymusić na Turcji jakieś takie bardziej normalne zachowania wobec mniejszości u siebie, bo tam podobno są jakieś takie, no, naprawdę hardkory zaczynają się dziać i to mi się zaczyna nie podobać, prawda? I tylko tyle. Natomiast, wiecie, no, wiele razy byłem w Turcji, jeszcze chyba 2 lata temu opublikowałem vloga, jak mi się Turcja podobała, jaki jest fajny kraj. No, chciałbym, żeby taka została. Nie chciałbym, żeby zaczął to się robić jakiś kraj totalitarny, a niektórzy mówią, że zaczyna iść w tą stronę. I tylko tyle, moi kochani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zachęcam do dawania mi łapę w górę. Zachęcam do komentowania materiału. Zachęcam do oglądania pozostałych vlogów. Najchętniej w playliście. Ponieważ każda łapka w górę, każdy komentarz i też zwiększa pozycjonowanie tego filmu. Jest szansa większa, że on się komuś pojawi po prawej stronie oraz, że się będzie pojawiał w subboxie. Dużo ludzi narzeka, że moje filmy się nie pojawiają w subboxie. Dawaj więcej łapę w górę i oglądaj więcej filmów w playlistach, ponieważ każdy film obejrzany w playliście liczy się do pozycjonowania 4 razy bardziej. To jest przecież wszystko jedno, czy ten film obejrzysz w playliście, czy nie w playliście. W opisie masz linki do playlist. Najlepiej przejrzyj je całe i wtedy zobacz, czy jakiś vlog ci nie umknął. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa, pa!